Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na kanale Aiko Emil, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. Witajcie w kolejnym podcaście, wywiadzie z Polakami, którzy mieszkają i pracują w Japonii. Dzisiejszym gościem jest Maria Superata z portalu geishakai.pl. Witam Cię, Mario. Witam, cześć. I dzisiaj będziemy opowiadać przede wszystkim o gejszach, ponieważ Maria jest ekspertką od gejsz. Zaraz tam żona powie, dlaczego nie powinniśmy mówić zawsze gejsza. I no, dowiemy się dużo dzisiaj na temat, mam nadzieję, tego tajemniczego świata gejsz, o którym istnieje tak wiele stereotypów. Ten podcast jest także dostępny na iTunes i innych platformach, więc możecie także po prostu go posłuchać. Zajrzyjcie koniecznie i zostawcie tam subskrypcję, jakąś recenzję na iTunes. To bardzo pomoże w rozwoju tego podcastu. Więc zapraszam do rozmowy. Przygotowałem także troszeczkę pytań, ale najpierw powiedz mi, gdzie my jesteśmy, bo to jest pierwszy także podcast, który nagrywam poza Tokio. Gdzie jesteśmy? Tak. Jesteśmy w Kyoto, jesteśmy w sercu dzielnicy gejsz, najbardziej znanej dzielnicy gejsz, jest to Gion. Jesteśmy również przy najbardziej fotogenicznym miejscu w Gion. Za nami jest pierwszy most przy rzeczce Shirakawa. Shirakawa jest to typowy, klasyczny spot dla fotografów tak naprawdę. I Shirakawa przepływa przez Gion i widziała w swoim... Myślę, że była świadkiem wielu, wielu dziwnych historii związanych z gejszą. A mówiłaś mi tutaj, że ktoś sławny mieszkał także gdzieś tutaj przy tym moście, tak? Tak. Tutaj przy tym moście mieszkał David Bowie. David Bowie, no proszę, tak, co on tutaj spędził robi? Kilka lat w Kyoto. Szkolił się, chciał szkolić się w tradycyjnych sztukach. Myślisz, że spotkał jakieś gejsze? Myślę, że na pewno, bo tutaj zaraz za rogiem gejsze chodzą do herbaciarni. Mario, może przedstaw się, bo nie każdy może kojarzy. Czym się zajmujesz i czym jest geishakai.pl? Ja zajmuję się studiowaniem w ujęciu takim bardziej naukowym świata gejsz i głównie dlatego przyjechałam do Kyoto, żeby być bliżej tego świata, żeby poznać to wszystko od podszewki. Także piszę artykuły. No, Geishakai to chyba jedyny taki blog o gejszach. Tak. Po angielsku piszesz głównie, tak? Tak, oczywiście po angielsku. Chciałam dotrzeć do jak największej liczby osób tak naprawdę, bo uważam, że kiedy pierwszy raz napotkałam na swojej drodze gejsze, stwierdziłam, że to jest tak nieodkryty świat, że chciałabym to promować na całym świecie. A to, że ja mam dostęp do wiedzy, jak pisać artykuły, jak porozumiewać się w języku angielskim, ale także po japońsku, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i tak, moja strona jest jedyną stroną. Polecam także Instagrama Marii. Dziękuję. Możesz go polecić. Jak się nazywa? Geishakai. Geishakai, tak. I tam możecie znaleźć dużo zdjęć z imprez z różnymi pięknymi gejszami. Tak, ty się spotykasz często z gejszami. Tak, ja się spotykam właściwie codziennie, ale nie robię tak naprawdę nie robię zdjęć podczas tych spotkań, bo gejsze nie lubią zdjęć. Tak nie naprawdę. Lubią. O, myślałem, że właśnie lubią pozować. Nie. Niektóre lubią pozować i to jest część ich pracy, ale jeśli spotykamy się, żeby się dobrze bawić, to tak naprawdę nie myślimy o zdjęciach. Takie ichigo ichie, tak? Jedno spotkanie, jedno wspomnienie, mniej tak, więcej jak dokładnie. To chyba tłumaczy. Nie wyciągamy po prostu wtedy aparatów fotograficznych jakoś. Tak, żeby jakoś tak chłonąć tą atmosferę. Tak. Atmosfery też się nie da przekazać przez zdjęcia. Tak mi się wydaje, trzeba tu po prostu być. I także zapraszam do Kyoto jak najbardziej. Ja przygotowałem sporo pytań. W ogóle także widzowie i słuchacze tego podcastu mogą zadawać swoje pytania. Wystarczy, że wejdziecie na naszą grupę na Facebooku Towarzysze Podróży Aiko Emila. I ja tam czasem właśnie rzucam wątek, że się spotykam z kimś, z jakimś gościem i czy macie do niego jakieś pytania. Więc jeśli chcecie zadawać pytania, to także zajrzyjcie naszą grupę i będzie taka okazja. Chcę, żebyście także mogli uczestniczyć w tych spotkaniach i żebyście jak najwięcej się dowiedzieli z tych podcastów na temat życia i prawda, pracy w Japonii. Więc najpierw chciałem się w ogóle Ciebie zapytać,
skąd ta fascynacja Japonią? No bo żeby, prawda, no tutaj dostać się do tego momentu, gdzie jesteś, jako ekspertka od gejsz, która no, ma ten dostęp do tego niezwykłego świata, no to jakoś to się musiało zacząć. Och, to wszystko zaczęło się w dzieciństwie tak naprawdę. Aha. Ja zawsze opowiadam tę samą historię. Historia jest taka, że mój tata miał sporo książek na temat tradycyjnej kultury Japonii i zabierał mnie do lokalnego muzeum w Krakowie, bo ja jestem z Krakowa i mamy tam Muzeum Manga. Jest to jedno z największych muzeów tradycyjnej kultury japońskiej. I właściwie od dziecka zawsze byłam tam częstym gościem, więc pewnego dnia pamiętam, że zobaczyłam piękną, elegancką kobietę w kimonie. Była wystawa ukiyo-e, miałam chyba 4 czy 5 lat. Ta kobieta wręczyła mi wachlarz z wizerunkiem gejszy. Mhm. I wtedy tak naprawdę zaczęłam się fascynować tą sztuką, tym światem, a później jak już zaczęłam mieć swój własny komputer i dostęp do internetu, to zaczęłam po prostu kupować jak najwięcej książek, czytać jak najwięcej artykułów w internecie i poznawać ludzi. Czyli w sumie twoja fascynacja Japonii się zaczęła od gejszy. W pewnym sensie. Myślę, że właśnie od tradycyjnej sztuki. Ale tak, to wszystko się zazębia, więc myślę, że od wcześniejszych lat tak naprawdę. To... Bo teraz mieszkasz w Japonii. Tak. Możesz powiedzieć, jak tutaj przyjechałaś? Jak długo już mieszkasz tutaj w Japonii? Przeprowadziłam się tutaj pod koniec lata tego roku. Ale czuję się, jakbym była tutaj tak naprawdę 10 lat. Ale przyjeżdżałaś wcześniej, czy to pierwszy raz? Nie, to jest pierwszy raz i stwierdziłam, że to jest pierwszy raz i po prostu rzucam się na głęboką wodę. Aha. I przyjeżdżam i od razu mieszkam. Niesamowite. No, to... Wszyscy moi znajomi pomyśleli, że ja jestem strasznie szalona tak naprawdę, ale czuję się tutaj świetnie. Nie miałam w ogóle żadnego szoku kulturowego. Także myślę, że wszystko sprowadzało się do tego momentu właśnie. Nie jesteś po japonistyce, prawda? Nie, nie jestem po japonistyce. Studiowałam tak naprawdę kulturę dalekowschodnią, studia dalekowschodnią w Krakowie na UJC, ale zrezygnowałam po pierwszym roku i poszłam na ekonomię, na marketing i ekonomię. No ten marketing to może ci się przyda właśnie tutaj tak, do ponieważ, promocji. Tak, już napisałam tak naprawdę i magisterkę i licencjat na temat gejsz, jak one wykorzystują nowoczesne narzędzia marketingowe do promowania swojej kultury, bo tak naprawdę gejsza w tym momencie, one mają dostęp do social media, one mają Instagram i mają te wszystkie narzędzia, żeby promować swoją kulturę, swoją sztukę i myślę, że to jest coś niesamowitego. No ja cię miałem później właśnie zapytać o to, czy gejsze mają smartfony, czy mają swoje Facebooki, Instagramy. To może jak już wspomniałaś o tym, to jak to jest? Czy gejsza może mieć najnowszego smartfona, swojego i Facebooka, Instagrama? Więc jeśli chodzi o gejsze, są dwie fazy bycia gejszą. Pierwsza faza jest to faza treningu. Nazywa się ona w Kyoto, nazywamy to Maiko. Maiko są w wieku 15-16 lat do 20 roku życia. One nie mają dostępu do internetu, do swoich rodzin piszą listy, są całkowicie odcięte od tego nowoczesnego świata. Nie mogą iść do kombini. To jest to związane z jakąś tą tradycją? Czy oni chcą je tak chronić, żeby one się skupiły na nauce? Czym to jest spowodowane? Dokładnie, chcą je chronić, żeby się skupiły stricte na nauce, ale jest jeszcze jedna rzecz. One cały czas muszą mieć włosy upięte w tradycyjną fryzurę i jest to bardzo trudna rzecz, bo jeśli masz właśnie tę fryzurę, musisz cały czas nosić kimono i nie możesz wejść do McDonalda, nie możesz używać smartfona, bo przyciąga to zbyt wiele uwagi i nie jest to dobre wizerunkowo tak naprawdę. Ja się spotkałem z gejszą tutaj w Kyoto. Z gejszą Tomitsuyu. Moja ulubiona. Dobrze znasz, słyszałem, tak. Widziałem wasze fotki na Instagramie. Tak. Zdziwiłem. Kojarzę. Ona jest, tego co wiem, jest jedyną gejszą, która mówi po angielsku chyba tu w Gion. Tak, aczkolwiek są Maiko, które uczą się angielskiego, ale Tomitsuyu jest naprawdę niesamowita. Ona płynnie mówi. Ona mieszkała w Nowej Zelandii, wychowała się w Nowej Zelandii. I tak naprawdę doskonale posługuje się językiem angielskim. Wychowała się w kulturze angielskiej. I wróciła specjalnie tutaj, kiedy ukończyła 15 lat, pomyślała, muszę zostać gejszą.
to jest moja kultura, muszę tu wrócić. Więc zostawiła rodzinę w Nowej Zelandii i przyjechała do Kioto sama. Niesamowite. Ona jest z Kioto? Obok. Nie, ona nie jest z Kioto. Aha, czyli gejsza może zostać tak, że dziewczyna jest poza Kioto, nie jest tak, że tylko dziewczyny z Kioto. W tym momencie jest strasznie dużo gejsz z Tokio, z Osaki, z Hiroshimy. Nawet jest jedna gejsza z Okinawy. Okej, to niezwykle. I już się czegoś dowiaduję, bo ja, dla mnie to też jest całkiem nowy świat. Jak pierwszy raz spotkałem tą gejszę, prawda, to Mitsuje, na takiej prywatnej kolacji eleganckiej, bo ja w ogóle myślałem, że to jest niemożliwe, żeby zwykły człowiek mógł się spotkać z gejszą. Myślałem, że to są jakieś gigantyczne kwoty, a to się okazuje, że da się umówić na kolację z gejszą. Ja nawet załatwiłem dla gości z Polski, jak prowadzę wycieczki, to czasem są goście z Polski, którzy mówią, że chcieliby zobaczyć prawdziwą gejszę i chcieliby nawet z nią zjeść kolację. I faktycznie załatwiałem takie kolacje i to jest naprawdę niesamowite. I dużo się można dowiedzieć i to mi coś opowiadałem. Na przykład, że nie mogą używać torebek plastikowych. Nie. Tak samo nie mogą używać normalnych parasoli. Aha. Muszą używać te parasole wykonane z papieru i z bambusa. Czy są jeszcze jakieś takie właśnie... Czego nie mogą robić? Jakieś takie... A myślę, że chyba najbardziej właśnie śmieszną rzeczą jest to, że nie mogą iść do McDonalda i nie mogą nawet iść do konbini, czyli do takiej ichniejszej żabki. Muszą pisać listy do swojej rodziny. Nie mogą za bardzo... Mogą mieć chłopaków, ale nie mają na to czasu tak naprawdę. A o związkach to jeszcze porozmawiamy, bo to jest naprawdę długi temat. Będzie o czym tutaj opowiadać. Jakie są właśnie te stereotypy o gejszach? Bo bardzo często, jak ja mówię o gejszach, także właśnie turystom z Polski, to dużo się pojawia jakichś takich nieporozumień. Tak. Więc może zacznijmy od tego, dla wszystkich widzów, którzy teraz oglądają lub słuchają, żeby spróbujmy obalić na sam start. Dobrze. Mity o gejszach, potem wejdziemy głębiej w temat. Dobrze. Także ja też współpracuję z turystami jako tłumacz, tłumaczę na spotkaniach z gejszami. I oni także, niektóre pytania są właśnie... Krępujące dosyć. Nieuprzejme. Także niektórych pytań ja jestem w stanie na to odpowiedzieć. Ale no to tak, opalmy pierwszy mit. To nie są damy do towarzystwa. Nie są absolutnie związane z prostytucją, po prostu są artystkami, tradycyjnymi artystkami. Skąd się wziął ten mit, że są prostytutkami? Miałem przypadki, że ktoś mi mówił, ja mu tłumaczyłem, ale wciąż mi ta osoba mówiła, że to są prostytutki. Że to jest niemoralne w ogóle, nie chcemy się z nimi spotykać, bo to nie. Tak. Więc jak to jest? Ten mit wziął się tak naprawdę z II wojny światowej. Aha. Po II wojnie światowej przyjechali amerykańscy żołnierze tutaj. I dużo kobiet podawało się za gejsze. Gejsza przed II wojną światową była takim archetypem elegancji, kobiecości, piękna. Tak. Także każda kobieta tak naprawdę chciała być gejszą. Dlatego, gdy przyjeżdżali amerykańscy żołnierze, kobiety były w strasznie trudnej sytuacji. Musiały się prostytuować, żeby mieć na jedzenie. Także podawały się za gejsze, żeby być bardziej atrakcyjne. Aha. I później żołnierze wracali do Stanów i tak i opowiadali w popkulturze historię. Dokładnie rozrósł się ten mit gejszy prostytutki. A także w filmach, prawda, to się pojawia chyba, tak? Ty to myślisz, że przez to także? Dużo ja myślę, że też wrażenie? Przez to, oczywiście przez film Wyznania Gejszy. Aczkolwiek, dobrze, aczkolwiek, no tak, to też jest zupełnie inna kultura. To, że mężczyzna idzie porozmawiać z ładną, młodą kobietą za pieniądze, to jest normalna sprawa. My tego nie rozumiemy. Ale to tak jest. I z gejszami nie tylko spotykają się mężczyźni, ale też kobiety. Mhm. Także to jest zupełnie niezależne od... W ogóle nie ma czegoś takiego, że to jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Mhm. To nie jest dama do towarzystwa. To jest dama do towarzystwa dla wszystkich. Mhm. Ona spotyka się z dziećmi, z kobietami, z mężczyznami i po prostu musi sprawić, żeby gość poczuł się zrelaksowany, komfortowo, żeby wypoczęty po ciężkim dniu pracy. Więc to jest pierwszy mit. Są jeszcze jakieś mity, które słyszałaś? Często też pada takie pytanie, czy one są sprzedawane, prawda? Tak, do tych domów gejsz. Tak.
Tak. Jak to teraz wygląda? Bo to kiedyś faktycznie chyba było tak, że jakiś wieśniak sprzedawał swoją córkę, żeby została gejszą, bo nie mógł na przykład jej wykarmić, bo był biedny. Tak, było tak, coś takiego. Tak, była taka. Tak, tak. No ale to też zależy po prostu, to też jest zupełnie inny krąg kulturowy. Nie możemy tego oceniać przez pryzmat naszej chrześcijańskiej kultury, ale tak było. Sprzedawali dziewczynki, żeby zapewnić im lepszy byt po prostu. Bo nie mogli wykarmić rodziny. Wtedy nie było antykoncepcji. I po prostu dziewczynki, stając się gejszą, miały szansę na lepsze życie. Miały zapewnione jedzenie, miały zapewnione ubranie, wykształcenie. To też było coś niesamowitego, że kobiety były wykształcone. To teraz jak się zostaje tą gejszą? Teraz jest zupełnie... Nikt nie sprzedaje, swojej córki do domu gejsz, bo nie chce jej karmić, tak? Bo nie ma pieniędzy, żeby karmić. Teraz tak nie jest. Teraz nawet czasem rodzice są przeciwni decyzji, którą podejmuje dziewczyna, kiedy chce się stać gejszą, bo chcą, żeby poszła na uniwersytet, bo uważają, że ta praca to tak naprawdę nie przyniesie żadnych profitów. Tutaj czasem jest tak właśnie, że trzeba walczyć z rodzicami, że to jest wręcz przeciwnie. Kiedyś oni pchali je w ten świat, a teraz jest zupełnie inaczej. A czy można powiedzieć, że to jest praca, czy może jakaś misja? To jest i to tak naprawdę, to jest powołanie, bo tak mówiłaś o tej Tomitsuyu, nie? Tak. I ona przyjechała do Japonii, bo czuła, że chce o tej japońskiej kulturze opowiadać i uczyć, tak? Więc to taka misja chyba jest, nie? Musisz być naprawdę zdecydowany, że chcesz to robić, bo to jest duże poświęcenie. Rezygnujesz całkowicie ze swojego życia, rezygnujesz ze swojego własnego imienia nawet. O. Tak. Tomitsuyu to nie jest prawdziwe imię. To jest jej po prostu pseudonim artystyczny. To wróćmy także do tych stereotypów. Padło pytanie od jednej z naszych tutaj słuchaczek, Moniki, na grupie. I się ona pyta właśnie, czy nadal się sprzedaje ich pierwszą noc. Nie. Wracamy do tego poprzedniego tematu. To jest nielegalne. Nie. Od kiedy w latach 50. w Japonii weszło prawo zakazujące prostytucji, także tu nawet nie ma domów publicznych. To jest kompletnie nielegalne. Oficjalnie. Ale to jest kompletnie nielegalne. Nie ma w ogóle czegoś takiego. Zresztą dziewczyny są starsze tak naprawdę. Kiedy zmieniają, bo to się wiązało z tym, że zmieniały wtedy uczesanie. Kiedy zmieniają uczesanie, one już mają tam 18-19 lat, mają swoich chłopaków, więc tak naprawdę to nie wiąże się z żadną transakcją. Bo to też chyba niektórzy mają takie wyobrażenie, bo gejsze mają takich jakby sponsorów, tak? Mają? Ja bym tego nie nazwała właśnie takim sponsorem, jak my to rozumiemy, że to jest jakaś transakcja seksualna. Tylko po prostu ktoś, kto chce wspomóc sztukę tradycyjną, na przykład kupuje piękne kimono, bo chce dołożyć się do tego, żeby Kyoto miało wspaniałą gejszę i wspaniałą reprezentację artystyczną. Więc to chyba z tego może wynikać to nieporozumienie, tak, prawda? Tak, i wtedy że też ktoś tak. coś jej kupuje i ktoś tak, może tak, faktycznie tak. Aczkolwiek wtedy na przykład, powiedzmy, małżeństwa razem kupują kimona. One są dumni z tego, że wspomagają gejsze i że mogą dołożyć się właśnie do tej, jakąś cegiełkę do tej artystycznej warstwy tutaj w Kyoto. Także to absolutnie nie jest związane z seksem. To myślę, że już ten stereotyp o seksie już obaliliśmy totalnie i nie będziemy już więcej o tym chyba musieli wspominać. No to warto właśnie podkreślić po prostu, naprawdę. Dokładnie. Bo bardzo często to się pojawia. No, słyszy. I to jest też przykre i chyba krzywdzące. To jest krzywdzące, zwłaszcza, że te dziewczyny, one są nastolatkami. No, one są nieletnie, po prostu nie chciałabym też, żeby one słyszały takie stereotypy, bo chciałabym je chronić. Są po prostu niewinnymi dziewczynkami, które tak naprawdę chcą rozwijać się artystycznie. I myślę, że to jest bardzo krzywdzące. Więc my tutaj, prawda, stawiamy już tą grubą kreskę. I mam nadzieję, że uda się tym tutaj podcastem zakończyć w końcu tę debatę. Mówiliśmy tutaj o Maiko,
prawda? Dokładnie. Gejko. Tak. Jaka jest różnica między Majko a gejko? Bo też nie każdy kojarzy. Mówi się gejsza. Jest to słowo dokładnie. Gejsza, wszyscy mówimy gejsza, tak. Ale to nie jest do końca prawidłowe określenie tutaj w Kyoto. Absolutnie. Prawda? Tutaj w Kyoto nazywamy gejko i Majko. Mhm. Gejsze są w Tokio, więc faktycznie... A, w Tokio. To tak, gdzie w jeszcze Tokio. Są gejsze? A poza Tokio, w jakichś mniejszych miejscowościach, na przykład w Atami, w Nagasaki. Chyba w Kanazawa jest. Kanazawa, ale Kanazawa jest już w rejonie tutaj. One są gejko. Aha, a też gejko się tak, nazywa. Tak, tak, tak. Także tutaj w Kyoto one są bardzo dumne z tego, że są gejko, że nie są gejszami, że to jest zupełnie inna nomenklatura, że mają, to jest... Gejsze w Tokio wyglądają zupełnie inaczej, mają inny repertuar tańców, mają inny repertuar artystyczny. Tutaj jednak gejko są bardzo specjalne dla Kyoto, wyjątkowe. A Majko? To Majko? Majko to jest uczennica na gejko, aczkolwiek Majko możecie chyba kojarzyć najbardziej, bo tak naprawdę Majko mają najbardziej takie widowiskowe kimona, mają te fryzury tradycyjne, upięcia i ornamenty kwiatowe. To nie są peruki? Nie, Majko używają swoich prawdziwych włosów, muszą w nich spać. Mogą chodzić do fryzjera tylko jeden raz w tygodniu, bo jest to bardzo drogie. Także śpią na takiej wysokiej poduszce tutaj, kładą ją pod szyję. Jest to bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne. Próbowałaś? Ja tak śpię generalnie, bo bardziej po prostu jest to dla mnie wygodniejsze. Ale nie śpię na tej drewnianej poduszce, bo to już jest troszkę jednak przesada, jeśli nie ma się tej fryzury. Ale na początku jest to bardzo trudne dla gejsz, które zaczynają swoją karierę. I tak naprawdę one wcześniej niż przed debiutem mają prawo do takiego uczesania, bo muszą po prostu trochę wytrenować się w tej kwestii, żeby nie zepsuć fryzury podczas spania. Teraz chciałem się zapytać, jak zostać gejko? Właściwie Majko, bo najpierw trzeba zacząć od Majko. Trochę zimno cię zrobiło. Tak, słońce się schowało, mamy grudzień, także przepraszam bardzo, ale musiałam założyć szal. Jak to nagrywamy, to jest połowa grudnia. Dokładnie. Zaczyna się zima. I wkrótce, już się zaczęła, właściwie. Może nawet padać śnieg chyba w Kyoto niedługo. Tak, właściwie w przyszłym tygodniu jest prognoza, zapowiada śnieg. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie padał, bo chciałabym bardzo iść do jednej świątyni porobić super zdjęcia. No słyszałem, że na przykład świątynia Kinkakuji, złoty pawilon, pięknie wygląda. Pięknie, tak. W śniegu, tak. To może być coś. Moje takie sekretne miejsce to jest świątynia pod Kyoto właściwie. Jest to świątynia poświęcona miłości, parom. Wygląda niesamowicie. Zdradzisz, jak się nazywa? To już nie będzie sekret, no dobra. No nie będzie sekret. Zobaczcie na moim Instagramie. Tak, zobaczcie Instagrama. Dobrze. Wróćmy do rozmów o gejszach i gejko i Majko. Jak zostać Majko? Jak to się zaczyna ta kariera właśnie w tym kierunku? Bo to jest poważna decyzja w życiu, prawda, młodej dziewczyny. Tak. Musisz skończyć gimnazjum przede wszystkim. Czyli musisz mieć 15 lat. Ukończone. Nie może być to ani wcześniej, ani później. Zostają oczywiście dziewczyny Majko później, w wieku nawet 18 lat, ale na pewno nie w Gion. Gion ma bardzo restrykcyjne zasady, jeśli o to chodzi. W Kyoto mamy 5 dzielnic gejsz, więc można wybierać, którą tak naprawdę najbardziej do ciebie pasuje. Możesz się podać? Bo ja znam Gion i Miyagawa-cho. Tak, jest Miyagawa-cho, to co ci ostatnio pokazywałam. No. Gion Kobu, jesteśmy teraz w Gion Kobu. Gion Higashi jest tutaj też za rogiem, to jest wydzielona sekcja w Gion Kobu. Jest Ponto-cho, to jest właściwie jedna ulica, gdzie są restauracje przy rzece Kamo. A ty nawet nie wiedziałem, że to jest dzielnica gejsz. Tak, tak, już wszyscy chodzą zjeść, ale są gejsze również. I to jest jedna, myślę, że Ponto-cho i Gion Kobu to są najwyżej w rankingu stoją gejsz, dzielnic gejsz tutaj w Kyoto. Jest też Kamishiken. Kamishiken jest bardzo daleko tak naprawdę. Oni są też wyłączeni z różnych obchodów, różnych świąt. Bo dzielnica leży tak daleko, że nie ma w ogóle tutaj związku z rejonem, w którym się znajdujemy. Znajdujemy się w Higashiyama. Większość turystów trafia do Gion. Dokładnie. Tak, prawda? Tak. To jest najbardziej takie popularne.
Jak zostać tą Majką? Powiedz. Musisz skończyć gimnazjum. Mhm. I musisz zapytać swoich rodziców o zgodę przede wszystkim. Pisemna zgoda musi być? Tak, dokładnie. Pisemna zgoda. Trzeba przekonać rodziców jakoś, że to nie jest... Nawet Japończycy mają stereotypy dotyczące gejsz. Przede wszystkim dlatego, że filmy, tak. Nie polecasz filmu Wyznania gejszy, rozumiem? Nie. Nie, są lepsze filmy, na przykład Kenji Mizoguchi jest... Tylko to są filmy czarno-białe z lat 50., ale myślę, że Gion Bayashi, czyli na polski to są Odświętne występy w Gion, to jest mój ulubiony film. Doskonale oddaje atmosferę właśnie letnich festiwali, które tutaj się odbywają. I Wyznania gejszy to jest po prostu hollywoodzka drama. No domyślam się. Tak. Więc jak ta młoda dziewczyna spyta swoich rodziców, ma zgodę, co dalej? Jak się zapisać do szkoły gejszy? Więc w tym momencie, wspominałam to także właśnie w swojej magisterce, że domy gejsz rekrutują przez internet głównie. I dziewczyny, które... Teraz mamy super rok, bo aż 28, około 30 nowych Majko zadebiutowało w Kyoto. Ja jestem naprawdę szczęśliwa z tego powodu. I widzę, że to jest jednak renesans tej profesji. Że teraz gejsze są coraz bardziej popularne z tego względu, że właśnie dziewczyny widzą na Instagramie piękne zdjęcia, jest dużo filmów dokumentalnych. Także najbardziej znany tutaj w Gion dom gejsz, on zawsze, co roku właściwie występuje w filmie dokumentalnym w stacji NHK i dziewczyny bardzo chcą, to jest najbardziej pożądane, one chcą tam właśnie się zapisać, więc dzwonią, mają kontakt do tego domu, dzwonią i się pytają, czy mogą. Jeśli nie, wtedy jest możliwość zapisania się do innego domu gejsz. Trzeba przyjechać z rodzicami, przedstawić się i później się już zostaje na cały rok. Czy trzeba złożyć, nie wiem, jakieś pismo z rekomendacjami? Pismo, nie, ale jest ankieta, musisz wypełnić też, ile masz wzrostu, bo też kimono trzeba dopasować, prawda? Także. A jakie są wymagania dla takiej młodej dziewczyny? Tak. Bo to nie jest tak, że przychodzi ktokolwiek z ulicy, mówię, chcę zostać, prawda, Majko i bardzo proszę, zapraszamy. Chyba są jakieś wymagania. Najlepiej, jeśli jesteś z rodziny artystycznej, wtedy znasz już pewnych ludzi. Właśnie w dzielnicy Pontocio tak naprawdę wszystkie dziewczyny są powiązane jakoś z tym światem artystycznym i one tak przychodzą do tej dzielnicy z rekomendacji. W Gion możesz aplikować z ulicy. A coś trzeba umieć już wcześniej, czy nie, to kompletnie nic wtedy, nie trzeba jeśli, na ten temat? Jeśli nie trzeba, bo oni we wszystkim cię szkolą, ale jeśli już coś wiesz, jeśli wcześniej tańczyłeś, to masz szansę na większy sukces tak naprawdę i te lekcje są o wiele łatwiejsze. Dużo dziewczyn, które nie miały zupełnie nic wspólnego, tak naprawdę rezygnują bardzo szybko, bo lekcje są, tańca zwłaszcza, są tak ciężkie, że ciężko po prostu. No właśnie, do czego się uczą Majko w tej szkole? Czy jest to płatne? Jak to wygląda? Jest to płatne, ale one za nic nie płacą, bo płaci za to właśnie właściciel tego domu. Jest to tak zwana okasan, czyli jest to matka domu gejsz. To jest jej nowa rodzina, nowa mama, która się wszystkim zajmuje, jest opiekuńcza. Płaci za lekcje również, za edukację, za kimona. Wszystko należy do niej. To jest na zasadzie takiego barteru. Czy ta okasan, ta matka, ona też była wcześniej gejszą? Zazwyczaj jest tak, że faktycznie przejmują te domy gejsz już wcześniej, które były gejszami. Aha. Mają po prostu więcej doświadczenia i mogą bardziej umiejętnie zarządzać się takim przybytkiem. To czego się te młode dziewczyny uczą? Tak, był taniec. Taniec. Co jeszcze? Bo Majko przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, ponieważ po japońsku Majko oznacza tańczące dziecko. Tańczące dziecko, tak. Więc a gejko, co oznacza? Gejko, dziecko sztuki. Dziecko sztuki, no ładnie. Bo gejsza, no to znaczy kobieta sztuki. Osoba sztuki, tak. Bezpośrednio. Bo przecież pierwsze gejsze tak naprawdę to byli mężczyźni, także stąd wzięło się o tym później się pozbieramy, czy ja mam jeszcze szansę, żeby zostać gejsią. Możemy zapytać to Mitsuyu później. Chciałbym odpowiedzieć tej roli. Tak. Więc tak, taniec, co jeszcze? A kaligrafia. Ceremonia herbaciana,
shamisen. Shamisen? Co to jest shamisen? To jest taka japońska gitara, tak naprawdę. One mają po prostu zajęcia z instrumentów muzycznych, czyli shamisen, otaiko. To jest bęben taki? Otaiko to jest bęben. Kotsuzumi to jest malutki bębenek taki... Przynośny tak, na tutaj, ramieniu, tak? Na ramieniu, tak. I po prostu tak. Fue, flet. Flet, Także Majko mają głównie zajęcia z tańca, ale później, kiedy stają się gejką, mogą wybrać sobie inną dziedzinę. A one się będą w czymś specjalizowały, tak? Tak, dokładnie. Można się specjalizować w tańcu, można się specjalizować w graniu na taiko, a można się również specjalizować w śpiewie. Myślałem, że one wszystko potrafią. Jednak to nie jest tak do końca. I tak musisz brać lekcje z innych dziedzin, więc po prostu to, że się specjalizujesz, to jest tylko kwestia twojego talentu. To, w czym się najpewniej czujesz i najlepiej realizujesz, a i tak musisz wszystko inne umieć. Co jeszcze? Chyba literatura, to one coś, jakieś wiersze, tak? Muszą znać? Jak to jest z tymi takimi tradycyjną japońską literaturą czy chińską literaturą? Rzecz jest taka, że kiedy przyjeżdżają tutaj dziewczyny spoza Kioto, muszą nauczyć się dialektu, którego używamy w Kioto. Kiedy ja jadę do Tokio, każdy wie, że ja mieszkam w Kioto, bo używam zupełnie innych słów i zupełnie innego akcentu. I dziewczyny, które tu przyjeżdżają, one też muszą to znać. Gejsze mówią jeszcze bardziej... To jest taki bardzo honoryfikatywny język, prawda? Dokładnie, takim bardzo formalnym i bardzo pięknym, tak właśnie jak z poezji, językiem. Także one muszą studiować poezję i muszą studiować literaturę i muszą studiować ten język. To jest chyba jedno z najtrudniejszych zadań przed nimi. I... Ile lat trwa taka nauka? Bo to, co powiedziałaś, to brzmi jak materiał do nauki na kilka dekad chyba dla zwykłego człowieka. Tak, tak naprawdę gejsze, ja też rozmawiałam z gejszami, które mają 80 czy 90 lat, one nadal biorą lekcje i one nadal uważają, że nie są perfekcyjne w swojej sztuce, że cały czas mogą się kształcić. Także nauka trwa do śmierci. To nie jest jakaś taka skromność po prostu? Ja myślę, że to jest z ich strony skromność, ale one naprawdę w to wierzą. Aha. Więc tutaj perfekcja nie istnieje, tutaj cały czas musisz się dokształcać. Zabiera to, tak, możesz do śmierci właściwie to robić. Nauka Majko trwa 5 lat około, zależy kiedy zaczynasz. W wieku 20-21 lat musisz stać się gejko. Jak wygląda taka ceremonia przejścia z Majko do gejko, bo rozumiem, że to jest naprawdę duże wydarzenie, nie tylko dla tej dziewczyny, ale także dla całej tej społeczności. Tak, też jej rodzina przyjeżdża, przyjaciele, także dla nas oczywiście tutaj, dla społeczności, która znajduje się wokół gejsz również. Możecie również znaleźć na moim Instagramie zdjęcia z tych ceremonii. Gejsze ubierają się w najbardziej formalne, czarne kimono, które jest ręcznie malowane, robione specjalnie na zamówienie i chodzą po całych dzielnicach gejsz, od restauracji do herbaciarni, przedstawiają się, dziękują za wsparcie i także pożyczają do zdjęć. Tutaj ludzie, którzy mieszkają w Kioto, bardzo cieszą się, gdy Majko staje się prawdziwą gejko. Ja właśnie mówię o tej społeczności osób, które się tym interesują. Tak. Dużo jest takich osób tutaj w Kioto? Myślę, że tak, aczkolwiek ja jestem właściwie jedyną teraz spoza Japonii. Jedyną osobą spoza Japonii. Także to są bardziej osoby, które są Japończykami. I to są osoby, mi się wydaje, że ja widziałam w każdym wieku praktycznie. Także widziałam i dziewczyny też, które mają 15 lat i same by chciały zostać. I dziewczyny w moim wieku, i też osoby, które są o wiele starsze. Tak naprawdę gejsze to jest duma dla każdej osoby, która mieszka w Kioto. No jest to, jakby nie patrzeć, symbol Kioto. Przecież wszędzie są obrazy, zdjęcia gejsz, prawda? Gejko widać. Nawet na butelce Coca-Coli jest gejko. A na automatach też. Co tam jest? Jest gejko i chyba Kinga Kudzi albo Daimonji. No jest coś takiego. Pagoda czy coś takiego, prawda? Więc no jednak ta gejko. Ten wizerunek jest bardzo tutaj bardzo zakorzeniony, silny. Tak, bardzo silny. Także naprawdę w każdym wieku. Jest też taka rzecz, że wszyscy, którzy się interesują gejszami,
my wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną tak naprawdę. I też właśnie niezależnie od wieku i niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, możesz być blisko nich i okazywać wsparcie dla tej sztuki. I jak wygląda ten taki typowy dzień dla Majko, mm-hmm. No a później także jak to jest w przypadku już gejko, no, jak już awansuje, prawda? Z Majką na gejko, jak to wygląda? To nie mówię, zmienia że są się. Zajęte strasznie. Tak, to nie zmienia się aż tak bardzo. Ty stajesz się gejszą, gejką, musisz tak naprawdę być też ekspertem od ekonomii. Musisz dbać o swoje własne finanse, o różne angaże. Także to jest chyba największy problem. Jednocześnie dalej musisz chodzić na lekcje. Więc typowy dzień z życia gejszy wygląda tak. Wstają około 9 rano. A to późno, myślałem, że jakoś wcześniej o świcie wstają. Nie, bo kończą bardzo późno pracę. Aha. Także muszą jednak. Wysypiają 8-9, nie za bardzo, nie wydaje mi się. 8-9, dzień jest bardzo długi. Zaczynają lekcje. W specjalnej szkole gejsz nie chodzą do normalnej szkoły, także nie uczą się matematyki i biologii już nigdy, tylko po prostu uczą się sztuki, tańca. Zaczynają te bardzo ciężkie lekcje. Kończą około południa, wtedy idą zjeść obiad i później idą na dalsze lekcje, wracają do swojego domu i zaczynają się przygotowywać, zaczynają nakładać biały makijaż. Tak. A nie chodzą cały dzień w tym makijażu? Czasem się zdarza, zależy po prostu od tego, co się robi codziennie, bo czasem się zdarza, że na jakiś event muszą się tak ubrać. A mają jakąś specjalną dietę, czy idą normalnie do jakiejś restauracji, czy ktoś im gotuje? Ktoś im gotuje, tak, bo w Gion tak naprawdę restauracje są tuż obok domów gejsz, więc jest catering po prostu, albo same sobie gotują. I też co jedzą? Normalne rzeczy. Normalne. Nie ma w ogóle, one oczywiście dbają, bo to jest specjalna dieta. Trzeba dbać o linię, co? Trzeba dbać o linię bardzo, zwłaszcza, że gdy jesteś tancerką, musisz dbać o linię. Także to po prostu, no, nie obżerają się pizzą na pewno. No wiemy, że do McDonalda już nie chodzą. No, do McDonalda nie chodzą. Do Starbucksa pewnie też, tak, nie? Ale jedzą dużo ryżu. Jedzą właściwie to samo, co my, tylko po prostu myślę, że z bardzo dobrych składników. Bo tutaj potrawy, które są serwowane w Gion, są znane z tego, że są szalenie zdrowe. To się nazywa kaiseki ryori. Tak, można pójść na taką kolację. To kosztuje jakieś 10-15 tysięcy jenów. Przynajmniej, taka porządna kolacja, no i to jest taka, no tam jest kilka potraw, jeszcze super deser. Małe porcje. Tak, maleńkie, ale da się najeść. Ja się najadłem. Tak, byłem raz. Zdecydowanie. Jedna z naszych słuchaczek, Urszula, zapytała się, jak długo zajmuje przyszykowanie się do wyjścia dla takiej gejko. Makijaż, prawda, tak. Makijaż, kimono, tak. Włosy. A włosy tylko raz w tygodniu. Zajmuje to godzinę, upięcie tych włosów. Myślałem, że dłużej. Tyle samo, co mojej żonie. Dokładnie. Rzecz jest taka, że my myślimy, że... Bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale ludzie robią to latami, więc oni już mają taką wprawę, że zajmuje to tylko godzinę. Makijaż zależy po prostu od tego, na jakim poziomie jest dana gejsza. Zajmuje od godziny do 15 minut. Jeśli ktoś jest dobry w makijażu, to po prostu tylko pat i już jest gotowy. Chyba najtrudniejsza sprawa w makijażu to po prostu namalowanie sobie z tyłu. One to wszystko same robią? Tak. Myślałem, makijaż, że ktoś im pomaga. Tak. Makijaż same. Kimono 10 minut. Bo przychodzi pan, który jest specjalnym, tak zwany otokosisan. On tutaj ubiera wszystkie gejsze. Żeby ubrać poprawnie kimono, musisz mieć po prostu siłę w rękach, więc to musi być facet. A, to ciekawe. Musisz zawiązać bardzo mocno obi. No, więc one się przygotują, ubiorą pięknie i wtedy idą do pracy, tak? Jak to wygląda? Tak. Od której zaczynają i ile trwa taka praca? Zazwyczaj jest to około 17-18 godzina. I wracają tak 23, 22, czasem 3 w nocy, to zależy po prostu. A, czyli zdarzają się też takie dłuższe posiadówki. Tak. Dokładnie, dłuższe posiadówki. Tak. Ale to już jak gejsza jest starsza, absolutnie te młode gejsze tak nie robią. Młode też nie mogą pić alkoholu. Nie. Przed 20. Nie, tutaj Majko nie piją w ogóle. Nie piją, bo tutaj po prostu
w Japonii jest tak, że jest 20 rok życia. Trzeba dłużej poczekać, niestety. Tak. I czy możesz powiedzieć, jak wygląda takie spotkanie właśnie, ta biesiada z gośćmi? No bo niektórzy mogą właśnie mieć trochę mylne wyobrażenie na ten temat. Czyli Majko lub Geiko przybywa do herbaciarni, do restauracji i co się dzieje? Jak to wygląda? Wita się z gośćmi właśnie tym bardzo formalnym językiem. Serwowane są potrawy i goście mogą ją poprosić o jakiś taniec swój ulubiony. Albo jeśli nie mają jakichś preferencji, gejsza sama wybiera taniec dostosowany do sezonu, do okazji i występuje przed nimi. Później po tańcu jest czas na rozmowę z gośćmi, więc pyta się też, skąd pochodzisz, co u ciebie słychać i po prostu zajmuje się też właśnie niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś dorosłym. Po prostu sprawia, że gość czuje się zaopiekowany, czuje się dobrze, opowiada o swojej pracy, opowiada o sztuce japońskiej, także może też od gejszy się tak naprawdę najwięcej dowiedzieć o Japonii. No, właśnie także padło takie pytanie wśród naszych słuchaczy. Katarzyna się zapytała, jaką rolę odgrywają właśnie gejsze współcześnie? Czy nadal mają takie istotne znaczenie dla kultury japońskiej? Jak ci się wydaje? Tak, ja myślę, że tak naprawdę teraz jest renesans tej profesji i one mają jeszcze większe znaczenie niż miały przed II wojną światową. Więc przed II wojną światową gejsze były trendsetterkami. One nie uwierzyłbyś, jak one wyglądały wcześniej. Nie nosiły kimon. Nosiły zachodnie ubrania? Nosiły zachodnie ubrania, bo to było modne. Miały zachodnie fryzury, bo po prostu chciały być jak najbardziej na topie w tych czasach. Także kimona, wtedy gdy ktoś nosił kimono, to było chyba najgorsze ubranie, zupełnie niemodne. No epoka Meiji, Taisho, lata 20, to ciekawy okres, kiedy się miesza właśnie ta japońska kultura z europejską. Właśnie samuraj, prawda, w butach. Dokładnie. Tak. To bardzo, bardzo ciekawa epoka. Także gejsze też zabawiały tutaj gości na przyjęciach swoim tańcem w zachodnich ubraniach. Także to było całkiem naprawdę wyjątkowe rzecz, ale po II wojnie światowej gejsze stały się swoistym symbolem tradycyjnej Japonii. I w tym momencie one są bardzo poważane. Jeśli jesteś gejszą, jesteś najbardziej potężną kobietą w Japonii. Czyli no to są takie, no to powiedzieć, japońskie, nie no, feministkami to chyba nie są. Czy myślisz, tak? Tak, to społeczeństwo jest bardzo sfeminizowane. I tak naprawdę te domy gejsz tam mężczyźni nie mają wstępu. Aha. To są tylko kobiety. Czyli to jest świat kobiet. Tak, to jest świat kobiet. Zupełnie, dlatego dla mnie to też jest tak wyjątkowy świat i ja też się tym zainteresowałam, bo jest to tak mocne, sfeminizowane środowisko. Mężczyźni są zupełnie sprowadzeni na margines. A mi się to bardziej kojarzyło z takim bardzo konserwatywnym. No bo jest to konserwatywne. Jest to konserwatywne, jest to jak zakon tak naprawdę. Mhm. Tak mi się wydaje. To już myślę, że większość z nas ma jakieś już takie lepsze pojęcie o tym, co robią gejsze, czym się zajmują, jak to wygląda. A teraz warto by chyba wspomnieć, skąd w ogóle pochodzą gejsze jako zawód, prawda? Jak to się stało, że w ogóle coś takiego istnieje? A więc wszystko zaczęło się właśnie tutaj, gdzie siedzimy, dokładnie w tym miejscu. Na tej ławeczce. Nie no, ta ławka powstała akurat później, ale tak, zaczęło się dokładnie właśnie w tym miejscu. Kilka kroków dalej jest świątynia Yasaka. Gdy wybudowali świątynię Yasaka dawno, dawno temu, pielgrzymi chcieli złapać trochę chwilę oddechu po męczącej pielgrzymce do świątyni Yasaka. I tak powstała dzielnica Gion. Powstawały sklepy, restauracje. Można było się napić, można było pójść na imprezę, posłuchać właśnie muzyki i tańca na żywo. I gejsze, czyli mężczyźni, wyczuli biznes, że jednak pielgrzymi to jest duża grupa społeczna, która chce być zabawiona i chce poczuć się zrelaksowana, więc chce obejrzeć właśnie tą tradycyjną sztukę. Wtedy to nie była sztuka tradycyjna, wtedy to było po prostu
bardzo postępowa sztuka. I pierwsi, nie wiem jak to nazwać, pierwsi gejsze. Gejszowie. Gejszowie. Nie wiem jak to się odbija. To byli mężczyźni i oni właśnie tańczyli w kimonach, ponieważ taniec gejsz bierze się z teatru kabuki, a teatr kabuki jest tylko dla mężczyzn po dzisiejszy dzień. I który to był wiek mniej więcej? To była epoka Edo. Epoka Edo, czyli od XVII wieku. Tak. Wtedy się zaczął, nawet wcześniej, troszkę wcześniej, wtedy właśnie byli pierwsi gejszowie. Później epoka Edo to był rozkwit gejsz kobiet. To była chyba najlepsza tak naprawdę epoka. A jest jakiś powód, dla którego nagle mężczyźni przestali uprawiać ten zawód i się... Bo kobiety były bardziej popularnie, że każdy chciał zobaczyć piękną kobietę, nie faceta, rozumiem, który tańczy. Tak. Czyli przegraliśmy po prostu z dokładnie, płcią piękną dokładnie konkurencję o bycie gejszą najlepszą w mieście. Tak. Czy mógłbym jako mężczyzna zostać gejszą jeszcze? W tym momencie czasach? mógłbyś zostać taikomochi. Taikomochi? Taikomochi. Brzmi to dziwnie. Taikomochi to jest albo hokkan. Hokkan. To jest mężczyzna, który również tańczy i jest osobą sztuki, ale to jest troszkę inna nomenklatura. Aczkolwiek w Tokio jest jeden pan, który jest prawdziwą gejszą, ale jest mężczyzną. I też ma makijaż? Tak, ma makijaż, ma kobiece kimono, odgrywa rolę kobiecą. Aha. Bo tutaj w Japonii tak to nie jest nic dziwnego. Tak, dokładnie, to jest jak teatrze kabuki. Tutaj w Japonii bardzo jest pojęcie, koncept płci bardzo się przenika tak naprawdę i jakiś cross-dressing, gender fluid, to wszystko tutaj to jest normalne i to jest mocno zakorzenione w sztuce tradycyjnej i to w teatrze. Może jak ten mój biznes z wycieczkami i YouTube'em wypali, to może zostanę gejszą. Mogę się pomalować na biało, ubrać w kimono. A czy w ogóle warto, żebym zostawał takim panem, człowiekiem sztuki? Czy to są dobre czy to są dobre pieniądze też jako, że tak ktoś jest już tą gejko, czy to są dobre pieniądze? Nie musisz podawać tutaj konkretnych kwot? Rozumiem, że to są tajemnice też biznesowe. Tak, nie mogę niestety. Ale czy one zarabiają jakoś dobrze? Zarabiają dobrze. Bardzo dobrze. Zarabiają tak dobrze, że najsłynniejsza gejsza tutaj w Gion codziennie postuje na Instagramie zakupy, które robi w Gucci i Louis Vuitton. I dla niej to jest... I one mogą robić takie zakupy, takie drogie właśnie rzeczy kupować, chodzić w takich markowych też sztuchach? Tak. Bo rozumiem, że jak Majko, prawda, się uczy, no to to wszystko tam jest na koszt tego domu gejsz, ale jak już zostaje gejko, to wtedy coś, ona już sama zarabia na siebie? Tak, sama zarabia na siebie, na swój własny rachunek i wtedy musi mieć też właśnie ten zmysł ekonomiczny, który pozwoli jej dobrze zarządzać swoim własnym biznesem. Mhm. Także musi wiedzieć, w jakich eventach warto uczestniczyć, w jakim programie telewizyjnym warto uczestniczyć, a w jakim nie, także tak. No mam nadzieję, że to mi nie ma mi za złe tego występu w polskiej telewizji, bo ja tam byłem odpowiedzialny za to, żeby właśnie załatwić gejsze do programu telewizyjnego. Rozumiem. Nie mogę podawać nazwy, ale kto ogląda, to pogląda. Kto wie, ten wie. Mam nadzieję, że jeszcze mnie będzie dobrze wspominała jednak. Myślę, że nie było tak źle. Nie było tak źle? No to całe szczęście. Było śmiesznie. Anna bardzo lubi się śmiać. Tak. No miejmy nadzieję, że to jednak ktoś obejrzał i zainteresowały go gejsze. Tak. Więc no może to poświęcenie się jednak opłaciło. Taką nadzieję. To jest jej praca. Właśnie. Ona występuje w takich programach właściwie kilka razy w roku, więc... Jest to zwyczajna. Tak. I one te pieniądze, które zarabiają, no mam nadzieję, że nie wydają tylko na Gucci'ego, ale także na kimona pewnie, na makijaż. Tak, na kimona, przede wszystkim, jeśli jesteś gejką, musisz wydać na własne lekcje. Więc już nikt ci za to nie płaci, a te lekcje są bardzo kosztowne. Mhm. Więc musisz. Mhm. Na co one jeszcze mogą wydawać pieniądze? Na pewno zaoszczędzą też coś na emeryturę. Przede wszystkim, tak, emerytura, ale jedna rzecz. Nie żyją już, wtedy nie mieszkają w tych domach gejsz, tylko mają swoje własne apartamenty i swoje własne mieszkania, więc muszą płacić czynsz i po prostu kupować sobie żarcie do lodówki i
detergenty do łazienki. Ktoś im gotuje, czy one będą same gotowe? Same już gotują. Same. Chyba, że jakiś catering jedzą po prostu tutaj w pracy, tak. Ale muszą nauczyć się tego prawdziwego z życia. Po zamknięciu przez 5 lat nagle muszą... Szok. Muszą iść i same płacić rachunki. To nie jest łatwa rzecz. Czy one mieszkają w jakichś bardzo eleganckich domach, czy w normalnych takich mieszkaniach, żebyś, prawda, tak jak tutaj by, nie wiem, mieszkała gejsza, prawda, w zwykłym mieszkaniu? Jak myślisz? Wiesz, jakie są japońskie domy. Z zewnątrz są tradycyjne, ale wewnątrz po prostu... Może być elegancko? Nie, no normalny dom. A, normalny domach dom. Mieszkania. Normalne mieszkanie. W środku sypialnie gejsz są bardzo kawaii często. Mhm. Wszędzie jest Hello Kitty czy Rirakuma. I tak, one są... Nie, to nie są tak do końca tradycyjne. Tak naprawdę wszystko jest, nie wiem, w kuchni, maszyny do ryżu, do gotowania ryżu. Wszystko jest tak naprawdę, to jest normalne mieszkanie. Skoro to tak... No brzmi to tak, jakby one były normalnymi, prawda, osobami. Bo też tak. No, czasem mam wrażenie, że nie traktuje się ich jak osoby. Tak, jak tak, ludzi, tak, nie wiem. Tak. Tylko jak jakieś eteryczne istoty. Tak. Więc jakie są te gejsze tak na co dzień? Tak bez tej maski gejszy. Czy to jest fakt tak, że ona zakłada ten makijaż i no, zmienia się całkowicie, przybiera tą rolę tej gejszy? Czy ona zawsze się tak zachowuje? Jak to jest? Gejszą jesteś 24 godziny na dobę, więc tak naprawdę one są cały czas takie same. Każda gejsza ma swój własny charakter. Aha. I swoje własne zainteresowania. I po prostu to zależy od tego, jak bardzo jesteś elokwentny, czy ekstrawertyczny. Mhm. Od tego zależy twój sukces. Czy umiesz rozmawiać z ludźmi, czy umiesz postępować się z ludźmi właśnie z każdej warstwy społecznej. Nie możesz kogoś traktować gorzej albo lepiej. Musisz być dla każdego tak samo uprzejmy. I to jest sztuka. To jest sztuka. Nieważne też, czy ktoś cię irytuje, czy kogoś nie lubisz. Po prostu do każdego musisz podejść z taką... może nie nie tylko z uprzejmością, ale też musisz po prostu zainteresować się nim trochę. Mhm. I wiedzieć, co lubi ta osoba. O czym możecie porozmawiać, czy ktoś lubi politykę, czy ktoś lubi... Bo gejko mają na pewno stałych klientów, tak, więc tak. One kojarzą, że ten pan lubi o tym i o tym. Tak. Wczoraj rozmawiałam z Tomitsuyu. Tak, ona jest bardzo taką ekstrawertyczną, zabawną osobą, bardzo słodką, przeukochaną po prostu, bardzo słodką osobą. I rozmawiałyśmy, byliśmy na imprezie i rozmawiałyśmy o swoich ulubionych markach odzieżowych. I okazało się, że lubi właśnie te same co ja. Bardzo mnie to zadziwiło, ale to jest zupełnie normalna dziewczyna, która po pracy... Mają niestety tylko 2 dni wolne w miesiącu, więc po pracy wtedy mogą... A mają urlopy? No, zdarza się, ale rzadko. Dopiero jak już jesteś potężną gejką, to wtedy możesz. Bo możesz po prostu finansowo jakoś to... Jakie poczucie humoru mają gejsze, tak na co dzień, prawda? Nie jest w tym kimonie, jest tak, no... Ale nawet jak w cywilu, są w kimonie, tak? Nawet jak są w kimonie, to zależy po prostu. Tak, niektóre są bardzo śmieszne, lubią właśnie słodkie rzeczy. Lubią żartować ze wszystkimi. Niektóre są ponure. To naprawdę zależy od człowieka i myślę, że te, które mają poczucie humoru, przetrwają w tym świecie. To chciałem się jeszcze zapytać, czy gejsze słuchają także innej muzyki niż tradycyjnej? Czy po godzinach pracy włączają jakieś popularne, prawda, hity, czy oglądają, nie wiem, jakieś kanały muzyczne? Tak. Większość gejsz to funky K-popu. O nie. Tak. I po prostu ja też jestem zawsze, o nie, o nie. Nie, ja też zawsze tego wiedzieć. Tak, ale taka jest prawda. I one wzdychają do idoli po prostu. I mają w swoich sypialniach też plakaty z idolami. I jak któraś ma jakiś angaż w Korei, to wszystkie po prostu, wow, ja też chcę pojechać. Lubią sportowców. Też lubią bardzo oglądać sport. Czy jakaś zna polskich piłkarzy albo sportowców? Nie pytałam się, nie pytałam się o Lewandowskiego. Japończycy kojarzą Lewandowskiego. Ale zawsze właśnie, jak tylko mówię, że jestem z Polski, to już a, Lewandowski. No, zapytaj się następnym razem, czy kojarzą Lewandowskiego. Zapytam się. Myślę, że na pewno, a wiem, że
jedna gejsza, bardzo się jej podobał pewien pływak, który był na olimpiadzie i potem się z nim spotkała też w ramach programu telewizyjnego, więc w ogóle tak się cieszyła, bo to był, też wzdychała do niego jako do idola, a później okazało się, że z nim się mogła spotkać. Lubią też programy telewizyjne. Czy oglądają jakieś najnowsze dramy amerykańskie? Tak, bo one muszą być też na bieżąco. Jeśli rozmawiają z kimś, to ktoś na przykład chce opowiedzieć, poruszyć temat jakichś właśnie dram, czy polityki, czy newsów i one muszą to wszystko wiedzieć. Tak. Także to są normalne, zupełnie normalne dziewczyny. Czy grają na smartfonach, czy grają w gry komputerowe? Widziałaś kiedyś? Nie, w gry to chyba nie. Tutaj, wiesz, tutaj bardziej są gry na konsole. One grają w Pokémon Go. Na smartfonach, prawda? Pokémon Go. Tak, po świątyniach tam w Gion chodzą i ścigają Pokémonów, tak? Tak, widziałam nieraz właśnie, że jednak Pokémon Go jest jeszcze dalej popularny. Bo Pokémon Go to była plaga w Japonii. Nawet dalej jest. Dalej? Dalej. Bo często... Ja też gram. Czasem widać ludzi w świątyniach. Tak, jest zakaz w świątyniach grania w Pokémon Go. Są na plakaty. Proszę nie grać w Pokémon Go. To ludzie stoją przed świątynią. Tak. Jest tak grupka zombie, wpatrzony w telefony i... No bo jest gym, to musisz... Tak. No, nie wiedziałem, że wśród nich są także i gejsze. Czego się tu dowiaduję. Cały mój tutaj idealny wizerunek gejsz po prostu zanika, no. Tak, to są normalne, bardzo zabawne, często dziewczyny, tak naprawdę. I są dokładnie takie same jak my. To nie są jakieś wróżki, jakieś niesamowite istoty. To są po prostu normalne dziewczyny, mają uczucia. A propos uczuć, tak. Czy mogą mieć chłopaka, męża? Jak męża nie, bo gejsze są, jest taka tradycja, są zaślubione ze sztuką, nie z mężczyzną, więc jeśli chcesz wziąć ślub, musisz odejść z tej profesji, aczkolwiek mogą mieć dzieci i mogą mieć chłopaków, więc po prostu jeśli ktoś chce prowadzić takie życie, czemu nie? Ale to chyba trudno to pogodzić, tak, prawda? Tak, bo po prostu nie masz na to czasu tak naprawdę, więc... No ale wiadomo, poznajesz dużo, dużo ludzi, więc w pewnym momencie faktycznie dużo gejsz, które odchodzą z profesji, po prostu poznały swojego męża tutaj, zakochały się i bardzo chciały z nim spędzić resztę życia. Więc... Aha, tak to tak. Romantyczne. Bardzo czyli, romantyczne. Czyli jest nadzieja, jest, tak? Jest nadzieja, tak. Dla kogoś, kto by chciał. Tak, żony może. Żonę gejszę prawdziwą, czy nie jest to niemożliwe całkowicie? Nie. No proszę. Absolutnie. Słyszycie to? Zapraszamy do kina. Jest dla was szansa, tak. Więc może by warto się wybrać tutaj z Marią na jakieś spotkanie z gejszami, bo ty wiem, że właśnie jesteś tłumaczką na tych spotkaniach, więc także zabierasz turystów na takie spotkania. Więc może jest tutaj okazja, żeby... Okazja, żeby kogoś poznać, tak. Ja także załatwiam takie spotkania właśnie, prawda, kolacyjki z gejszami. Więc dajcie znać, jakbyście się wybierali i chcieli się poznać i zobaczyć, jak naprawdę właśnie wygląda spotkanie z gejszą. Może to będzie jakaś okazja, żeby trochę się przekonać na własne oczy, jak to w rzeczywistości jest. I, już powoli będziemy chyba kończyć naszą rozmowę. To jeszcze może o emeryturze gejsz. Bo czy one przychodzą na emeryturę, czy w ogóle mają państwową emeryturę, czy one muszą zarobić na siebie? Nie ma czegoś takiego. W Japonii tak płacisz pension. A one płacą normalnie. Każdy płaci, ale nie ma czegoś takiego jak emerytura. Możesz być gejszą do śmierci. Też niedawno właśnie umarła bardzo znana gejsza, bardzo poważana. Ona wykonywała swój zawód do śmierci. I nie ma czegoś takiego jak emerytura. Jeśli odchodzisz z zawodu, po prostu wykonujesz jakąś inną pracę. Nie mają szkoły, nie mają matury, nie mają studiów, więc tak naprawdę dziewczyny, które odchodzą, zajmują się później, mają swój własny biznes kimonowy, robią paznokcie też często, albo po prostu biorą ślub. To jest sposób na życie. A propos właśnie emerytury starszych gejsz, czy to jest tak, że ludzie wolą się spotkać z młodą gejszą, czy z taką starszą, z 80-letnią, 90-letnią? Powiem szczerze, wolą się tutaj, jeśli ktoś faktycznie jest znać na sztuce, to wolą się spotkać ze starszą gejszą, bo one są doskonałymi artystkami. I ja też wczoraj spotkałam starszą panią gejszę, która ma ponad 70 lat i była to najzabawniejsza gejsza, jaką w życiu spotkałam. Żartowałyśmy po prostu 2 godziny razem. I była tak energiczna, właśnie bardziej wiedziała, jak po prostu podchodzić do każdej osoby.
wiedziała, co powiedzieć. Była najbardziej niesamowitą babcią, jaką w życiu... Babcia gejsza. Tak, jaką w życiu spotkałam. I właśnie ta energia, która z niej uderzała, najbardziej po prostu mi zaimponowała. To tak. Faktycznie niesamowite. Tak. Ja widziałem tylko te gejsze, prawda, te takie starsze na przykład, na ulicy w Gijon, czy jak jechały taksówką, tak. Bo to często właśnie taksówce widać tą gejszę, jak, prawda, dojeżdża do herbaciarni na spotkanie. Nie wspomnieliśmy jeszcze o etykiecie wobec gejszu. To jest ważne, wydaje mi się. Tak. Ja o tym zawsze mówię i to podkreślam. Nie róbcie zdjęć na ulicy. Ja się przyznaję, że ja im robiłem zdjęcia, bo dla mnie to też pierwszy raz widziałem gejsze. Tak, bo ja to rozumiem. Polowałem na gejsze. Tak. Polowanie na gejsze to jest dla mnie, ja po prostu dostaję drgawek, jak o tym słyszę to słowo, bo polowanie to są nastolatki. Aha. To są piętnastolatki. One się boją po prostu, jeśli ktoś je stalkuje z aparatem fotograficznym w nocy. Nie wiem, czy wiecie, ale w Gijon są hordy turystów. Tak. Zawsze są gigantyczne grupy Chińczyków, Koreańczyków, Europejczyków. Tak. I zgadnijcie, po co oni tam są. Oni wszyscy szukają gejszy. Plan jest taki, żeby zobaczyć gejszę w Gijon. Dokładnie. I generalnie, jak się jakaś gejsza pojawi na ulicy, to horda ludzi po prostu obskakują ze wszystkich stron, zaczyna robić zdjęcie z fleszem, bez flesza. Tak, i to jest po prostu coś okropnego, bo też to nie są ujęcia z daleka, to są po prostu ujęcia takie przed twarzą. Więc te dziewczyny one nie czują się z tym dobrze, one nie chcą tego, ale nie mogą odmówić. Zawsze się denerwuję, bo mi zawsze też ludzie robią zdjęcia tutaj, bo jak idę z gejszą i ja zawsze się denerwuję. I potem jedna Majka mówi, że ona uwielbia ze mną chodzić, bo ja mogę powiedzieć tym turystom, co myślę. Mhm. Ona nie może, bo jednak to jest właśnie to wychowanie, ta etykieta, że nie może tego zrobić. Ale są już tak naprawdę teraz tabliczki informujące turystów, że nie wolno robić zdjęć, ale oni to mają kompletnie w poważaniu. No jest w Gijon tabliczka, że nie wolno dotykać gejsz. Tak. Robić zdjęć też A w Miyagawa to wiem, mówiłaś mi, że nie wolno. A to w Gijon też nie wolno? W Gijon można, ale nie można selfie-sticków używać na pewno. I nie wolno pewnie ich łapać, żeby sobie zrobić zdjęcie. Tak, nie, absolutnie nie. To jest duży problem tak naprawdę i dużo dziewczyn też rezygnuje z tego powodu, bo nie czują się komfortowo, nie mogą wyjść na ulicę normalnie. Mhm. No to one się czują jak gwiazda, nie? Inna rzecz. Jedna gejsza powiedziała to w wywiadzie. No. Ja czuję się jak małpa w zoo, myszka Mickey w Disneylandzie. Po prostu ja nie jestem przedmiotem. Ja nie jestem tutaj dla waszej darmowej rozrywki. Ja po prostu idę i wykonuję swoją pracę. To co byś zaleciła osobom, które przyjadą do Gijon? I chcą zobaczyć tą gejszę na ulicy. Czy można z daleka zrobić zdjęcie, czy nawet z daleka nie powinniśmy? Ja powiem co tak. Co byś powiedziała na temat? Zapytajcie się o pozwolenie, na pewno. Jeśli widzicie, że one nie są w pośpiechu, możecie zapytać po japońsku ładnie, czy można zrobić. Może nawet po angielsku, foto, one wiedzą, o co chodzi. Jeśli zapytacie, wtedy na pewno do was podejdzie z większą uprzejmością i powie, tak, możesz zrobić zdjęcie. I ty też nie czujesz się jak intruz. Druga sprawa, zapraszamy tutaj właśnie na spotkania z gejszami, bo te spotkania nie są drogie. To jest kwestia 100 zł tak naprawdę za godzinę z gejszami. No to mówimy nie o kolacji, tylko o takim spotkaniu, że można zadawać pytania, zobaczyć taniec, porobić zdjęcia. I myślę, że to jest najbardziej, bo one wiedzą, że będą fotografowane i one chcą się z wami spotkać i chcą z wami porozmawiać. Ale po prostu w jakichś cywilizowanych warunkach, a nie na ulicy, z łapanki jakiejś, tak. No, to doskonale rozumiem. No, na początku, tak. Prawda, no przyznaję się do tego, że szukałem także właśnie, jak paparazzi. Myślę, że każdy, bo jednak gejsza to jest coś tak egzotycznego, niesamowitego. No jest to coś niezwykłego. One po prostu niezwykle wyglądają i myślę, że każdy, jeśli ktoś, ja widzę cały czas turystów, którzy przychodzi gejsza, oni, i tak wodzą wzrokiem, bo to naprawdę jest niesamowity widok, ale myślę, że warto po prostu spotkać się z nimi w herbaciarni czy w restauracji. Zdecydowanie więcej można się dowiedzieć. Tak. Można z nimi porozmawiać, można sobie z nimi zrobić wtedy też selfie również. No ja mam selfie z gejszą. Tak, ja również. Jest super, no naprawdę tak, to było dla one mnie. One są bardzo przyjacielskie, tylko po prostu muszą mieć czas i muszą mieć odpowiednie warunki do tego. Czy
kobieta z zagranicy może zostać gejszą, tak na koniec. Nie, kobieta z zagranicy nie może zostać gejszą. Nie? Nie, w Kyoto jest to niemożliwe. 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 Są książki, jest jakaś książka chyba jakiejś pani, która została. Ale ona była, tak, ona była antropologiem. Aha. I to był projekt na studia. Ona nie była, znaczy wiadomo, stała się prawdziwą gejszą, mhm. ale to był jakby projekt założenia, że ma jakieś ramy czasowe i wtedy, i one też pozwoliły jej wpłynąć do tego świata, bo wiedziały, na jakich to jest warunkach. Tutaj w Kyoto to jest niemożliwe, bo gejsze to są strażniczki japońskiej kultury. A czy ty, gdybyś mogła zostać, to byś chciała zostać taką gejszą, czy jednak to nie jest dla ciebie? Myślę, że byłabym doskonałą gejszą, byłabyś bo uwielbiam taniec, uwielbiam sztukę, uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Tak, myślę, i chciałabyś, gdybyś była Japonką, tak, to byś chciała. I myślę, że tak, spróbować, pewnie. A nakładali na kiedyś na ciebie taki makijaż? Robicie na gejszy? Planuję to zrobić, bo jest tu strasznie dużo firm, w których możecie się przebrać za gejsze. Także planuję też, myślę, że na wiosnę jakoś się pojawi też gdzieś na Instagramie. Relacja z tego. Jestem ciekaw, czy cię rozpoznam. To możesz na koniec, czy poleciłabyś jakieś książki o gejszach dla kogoś, kto chce się dowiedzieć więcej na ten temat, oprócz twojego bloga, bo tam jest dużo informacji, także te bieżące właśnie o nowych gejszach, o tych awansach na gejko, prawda? To tam się można dowiedzieć u ciebie, ale jak ktoś chce się dowiedzieć więcej tak o tradycyjnej kulturze, przeczytać jakąś książkę na ten temat, to czy jest jakaś książka, którą byś poleciła? Tak, ja polecam książkę, która została napisana przez gejszę. Gejsza jest trudno dostępna, ale można ją wyhaczyć na Amazonie czasem, albo napisać do mnie, ja wtedy mogę jakoś też załatwić tę książkę. Odpowiadasz ludziom na Instagramie? Tak. Ja odpowiadam na każdy komentarz i na każdą wiadomość, więc możecie pisać. Generalnie jest to książka, która autorem jest Komomo. Komomo, która była gejsza w Miyagawa Cho. I książka jest po angielsku, My Life as a Kyoto Apprentice. Jest to taki album ze zdjęciami, ale ona napisała też do niego tekst i tam jest wszystko wyszczególnione. Myślę, że to jest doskonała książka. Także Liza Dalby, Egeisha, to też jest, właśnie to jest ta pani, która została gejszą w ramach projektu antropologicznego. No, to czytałem dawno, tam dlatego już nie pikerzyłem nazwiska. Tak. Ja myślę, że to jest, dobra lektura również. A jakie masz plany na przyszłość tutaj w Japonii? Bo chciałbyś tu zostać już na stałe, czy... Zobaczymy, jak się potoczy sytuacja. Ja czuję się tu doskonale i na razie chciałabym zostać tak. Robię to, co lubię. To najważniejsze. Tak, chciałabym. Pracuję, w tym momencie pracuję nad wystawą, która będzie w Belgii i w Holandii za 2 lata, myślę. Właśnie o gejszach z fotografem i też trochę przybliżymy tych sekretów gejsz z Miyagawa Cho. A dałoby się jakąś gejszę zaprosić do Polski na jakiś występ? Myślisz, że byłabyś w stanie kiedyś coś takiego ogarnąć? Myślę, że tak. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to również, tylko po prostu musimy. To jest duże sponsor przedsięwzięcie. Sponsor alert. Tak, to jest duże przedsięwzięcie finansowe jednak, bo muszą samolot, hotele i też duża świta tak naprawdę z nimi lecieć, ale tak. Jak najbardziej. One chcą podróżować, one chcą promować kulturę japońską wszędzie, także one podróżują do Wietnamu, Tajlandii, do Francji, do Londynu, do Polski jeszcze nie, ale bardzo bym chciała zobaczyć gejsze w Polsce, jest to moje marzenie, tak naprawdę. To ja mam nadzieję, że to marzenie się spełni i no, też chciałbym właśnie zobaczyć występ gejsz prawdziwych w Polsce. Tak. To było coś niesamowitego. Tak. Więc jeśli ktoś może pomóc, dajcie znać, zapraszamy, bo tak. To by było naprawdę coś wielkiego, pewnie. Gdyby się udało to zrobić. I życzę ci powodzenia. Dziękuję. I żeby się udało spełnić te marzenia tutaj właśnie i w Japonii, i także z promocją kultury gejsz za granicą, bo no to jest niekończąca się misja. Niekończąca się historia. I tak naprawdę my też teraz tu rozmawiamy, ale ja mam tyle tematów do poruszenia, że mam nadzieję, że jeszcze coś nagramy, bo po prostu... Tak, koniecznie. Musimy się spotkać z jakąś gejszą. Tak. Myślę, że to się może wkrótce spełnić.
Mam nadzieję, że z tego wywiadu dowiedzieliście się coś na temat tajemniczego i pięknego świata gejsz. Dziękuję Ci, Mario, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że warto się zainteresować gejszami. Zapraszam na swojego Facebooka, Instagrama. Tak, zapraszam na Instagram Geisha Kai, a Facebook również Geisha Kai, aczkolwiek bardziej jestem aktywna na Instagramie, więc tam proszę, piszcie do mnie pytania i wiadomości. No i mam nadzieję, właśnie myślę nad tym, czy nie zacząć nagrywać coś swojego również na YouTubie. Nie wiedziałam, że ludzie się interesują Interesują, więc tak. Ja jestem naprawdę zdziwiony, że jeszcze nie masz swojego vloga o życiu w Kyoto i gejszach, bo to jest naprawdę piękny temat. Nie wiedziałam, że po prostu ktoś będzie ciekawy tego tematu, także jeśli chcecie, to piszcie do mnie, czy byście zainteresowani takim kanałem. Tak, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. Poza tym, no jeśli macie jakieś pytanka, dokładnie, zapraszamy do sekcji komentarzy. Maria także postara się odpowiedzieć i no, troszeczkę opowiedzieć na ten temat, żeby no, rozjaśnić, prawda, te wszystkie stereotypy tutaj na temat gejsz. Myślę, że to jest naprawdę temat, który warto poznać lepiej. Więc dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kolejnych podcastów, kolejnych wywiadów z różnymi Polakami, którzy tutaj mieszkają i pracują w Japonii. Jeszcze wielu gości przed nami. No, a my kiedyś się jeszcze spotkamy i nagramy coś z gejszą prawdziwą. Pewnie. Także będzie obserwujcie nas, bo super. Mam wrażenie, że coś dużego się szykuje. Tak, nagramy coś naprawdę specjalnego razem z prawdziwą gejszą, mam nadzieję. I będzie to coś niezwykłego na polskim YouTubie. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć. Cześć.